sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Hubert Biskupski. Hubert Biskupski, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli najlepsza dawka w popołudniowej albo wieczornej publicystyki. Czy gospodarka zdominuje tegoroczną kampanię wyborczą? Czy pieniądze są sexy? Czy będziemy rozmawiać o podniesieniu wieku emerytalnego i waloryzacji 500+? A może jednak to Jan Paweł II i robale będą dominującym tematem kampanii wyborczej. Startujemy. Zakupy zrobione. No zobaczcie, pomidory 3,99. Żart. Oczywiście gazetka jest z marca 2015 roku, kiedy rządziliśmy, zanim PiS przejął władzę. Tak, wtedy 3,99. Dzisiaj kilo pomidorów prawie 13 zł. Moja cena cebuli to była złotówka za kilogram. Dzisiaj 6 razy więcej. Mój ukochany kawoszcza, kilogram. Wtedy kilogram 11,99. Dzisiaj to jest prawie 21 zł. I rekordista, olej, 2 litry. Wtedy niecałe 9 zł. Dzisiaj prawie 22 złote. Tak po ludzku brzmi komunikat dzisiejszy o rekordowej w Polsce inflacji. PiS równa się drożyzna. Chcecie zobaczyć milion samochodów elektrycznych Mateusza Morawieckiego? Obiecał je 7 lat temu. Tak wygląda ten milion elektrycznych samochodów. To ten księżycowy krajobraz w Jaworznie. Dziesiątki tysięcy wyciętych drzew. Tu, gdzie miała powstać Polska Izera. Tak wygląda realizacja tej obietnicy. To słynne kłamstwo o tym, że rząd wykopacz strzelał do górników. Tak się składa, że ja byłem pierwszy w Polsce, który Norwegom zaproponował pracę nad Baltic Pipe. Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy. Nie należy oczekiwać w momencie, kiedy nakłada się tego typu przymus, aby ludzie klaskali. Ja już nie będę wracał do tematu podniesienia wieku emerytalnego. Profesor Przemysław Sadura, socjolog polityki, jest dzisiaj naszym pierwszym gościem. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Zanim zadam, panie profesorze, pierwsze pytanie panu, to tylko powiem naszym widzom, że mogą państwo głosować i odpowiadać w pytaniu na naszą sondę. W czyje obietnice wyborcze wierzysz bardziej? Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego? I zachęcam do głosowania. Panie profesorze, przed chwilą zobaczyliśmy taką zbitkę spotów Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, gdzie te tematy ekonomiczne, gospodarcze, społeczne zostały poruszone. Ale jeszcze niedawno, jeszcze kilkanaście dni temu, wiodącymi tematami w tej przestrzeni publicznej były zupełnie inne tematy. Czy gospodarka jest na tyle sexy i na tyle ważna, że zdominuje tegoroczną kampanię wyborczą? No, na pewno demokratyczna opozycja chciałaby, żeby to tematy gospodarcze, ekonomiczne zdominowały kampanię, ale wydaje się, że przed tymi wyborami my nie będziemy mieli do czynienia z jedną, ale z dwiema równoległymi kampaniami. Ponieważ wszystkie badania, w tym te, które prowadziłem osobiście we współpracy ze Sławomirem Sierakowskim w Instytucie Krytyki Politycznej, pokazują, że mamy dwa zupełnie różne elektoraty, czy w zasadzie dwa takie subspołeczeństwa. Z jednej strony to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony to są wyborcy Partii Demokratycznej Opozycji i między tymi obozami nie ma praktycznie żadnego istotnego przepływu. No to ja zadam takie pytanie przewrotne, to po co tę kampanię wyborczą w ogóle prowadzić, jak nie ma przepływu? Nie ma przepływu,
ale nadal nie musi być równowagi. Po prostu każdy obóz będzie prowadził kampanię skierowaną do swoich zwolenników, ponieważ tam jest twardy elektorat i jest taki elektorat bardziej warunkowy, wymagający mobilizacji. I wygra ten, którego zwolennicy będą bardziej zmobilizowani lub mniej zdemobilizowani. Więc partie demokratycznej opozycji będą się komunikować ze swoimi wyborcami i z całą pewnością głównym tematem będzie kwestia gospodarki, kwestia inflacji, drożyzny, tego wszystkiego, no, co widzieliśmy już tutaj w pełnej oczywiście próbce w wykonaniu Donalda Tuska, a z drugiej strony będzie Prawo i Sprawiedliwość, które swoich zwolenników będzie starało się mobilizować kwestiami światopoglądowymi, więc z całą pewnością papież, z całą pewnością wrócą spory, które mieliśmy w poprzedniej kampanii, ataki na środowiska LGBT, na osoby transpłciowe i szereg takich światopoglądowo-kulturowych tematów, plus to, co już Prawo i Sprawiedliwość testowało, czyli chociażby kwestia robali. Powiedział pan bardzo istotną rzecz, mianowicie, że to nie jest kampania na wydarcie elektoratów swoim przeciwnikom, czy też nawet wrogom politycznym, ale to jest kampania, czy też kampanie na to, żeby zmobilizować i zdemobilizować poszczególne grupy społeczne. Powiedział pan, że w narracji Koalicji Obywatelskiej, czy może szerzej opozycji, te tematy gospodarcze będą dominować, ale jeszcze przecież nie tak dawno jednym z takich nośniejszych tematów była kwestia aborcji, zakazu aborcji i tego werdyktu, tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest temat jako żywo gospodarczy. Nie wpływa on w żaden sposób chyba na nasze kieszenie. Ale czy to jest temat mobilizujący, czy to jest temat demobilizujący? Dlaczego tego typu tematy się podejmuje i na jakie grupy społeczne Koalicja Obywatelska, w tym przypadku Rafał Trzaskowski, bo on jest twarzą tego projektu, tego programu, liczą? No to też jest temat, który z całą pewnością się pojawi, a pojawi się dlatego, że kwestia praw reprodukcyjnych kobiet, czyli kwestia praw człowieka, jest niezwykle istotna dla tej grupy wyborców, w tym przypadku wyborczyń opozycji, jakim są kobiety, przede wszystkim młode kobiety, bo to w ich prawa, w ich wolność najbardziej uderzył no, taki już skrajnie restrykcyjny werdykt Trybunału Julii Przyłębskiej. Czy w zasadzie nie restrykcyjny wyrok, tylko wyrok Trybunału oznaczający no, zaostrzenie i tak już bardzo radykalnych przepisów. Więc ten temat się pojawi. Udział kobiet, zwłaszcza tych kobiet z młodszych grup wiekowych, jest niezwykle istotny z punktu widzenia szans opozycji i bez ich mobilizacji w zasadzie opozycja nie ma szans na wygranie tych wyborów. Pan mówi o tych młodych grupach wyborców. One są, jeżeli spojrzymy na ostatnie elekcje, ci młodzi są mniej zmobilizowani niż ci starsi. Kilka dni temu ukazał się sondaż Instytutu Badań Spraw Publicznych, w którym to no, poza takimi standardowymi informacjami, czyli podziałem na mandaty i punktami wyborczymi, pojawiły się też podział na strukturę wiekową. Jeżeli moglibyśmy te sondaże zobaczyć, jeżeli państwo mogliby te sondaże zobaczyć. No, pierwsza kluczowa informacja dotycząca
tego, ile mandatów poszczególne partie zdobywają. 207 Prawo i Sprawiedliwość, 155 Koalicja Obywatelska, 41 Konfederacja, 34 Polska 2050 i Lewica 22 mandaty. To nie odbiega jakoś specjalnie od tych sondaży, które były publikowane w ostatnim czasie, ale jakbyśmy spojrzeli na strukturę wiekową, i no to jest, przyznam się szczerze, dla mnie dość zaskakujące, że po pierwsze wyborcy Konfederacji no w 3/4 to są ludzie młodzi i bardzo młodzi, a elektoraty PiSu i Koalicji Obywatelskiej w zasadzie, jeżeli chodzi o strukturę wiekową, niewiele się różnią. Ci wyborcy Koalicji Obywatelskiej są ciut tylko młodsi. Co to oznacza dla kampanii wyborczej? No, to oznacza tyle, że wśród najmłodszych wyborców i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Obywatelska nie mają czego szukać. Tam dominuje Konfederacja i Lewica i podział jest raczej genderowy, płciowy. No, młodzi mężczyźni głosują na Konfederację, młode kobiety głosują na Lewicę. Wejdę panu profesorowi w słowo. Mężczyźni 18-29 w tym przedziale wiekowym, 60% z nich chce głosować, przynajmniej tak deklaruje, na Konfederację. 2% na Lewicę. O co chodzi? No, mamy do czynienia z taką, powiedziałbym, drugą polaryzacją. Jedna polaryzacja to jest ta określająca ciągle główny front walki politycznej i to jest PiS i Platforma Obywatelska, w tym momencie Koalicja Obywatelska, ale głównie chodzi o Platformę. To są te partie, które miały okazję rządzić Polską. Starsi wyborcy utożsamiają się z nimi, znają polityków, mają swoje preferencje. Dla młodszych wyborców głównym punktem odniesienia jest jednak Prawo i Sprawiedliwość, bo to ta partia rządzi już od niemal 8 lat, czyli w zasadzie całe dorosłe życie młodszych wyborców przypada na ten okres. I oni się przede wszystkim opowiadają przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, chociaż w różny sposób. Młode kobiety i młodych mężczyzn łączy to, że bardzo ważną wartością dla nich jest wolność. Ona jest rozumiana nieco inaczej. W przypadku kobiet chodzi o taką wolność liberalnie rozumianą, no tak światopoglądowo. W przypadku mężczyzn to jest wolność rozumiana też bardziej ekonomicznie i gospodarczo. No i tutaj jest podział, ale jakby wszyscy mamy podział pokoleniowy, który oznacza, że młodzi są przeciwko PiS-owi, natomiast w zależności od płci z nieco innych powodów. Te grupy spotkały się, to jest ciekawe, że spotkały się na protestach po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy nie tylko w dużych miastach, ale w miastach średnich, małych wybuchły protesty. Ich skala była no, taka bezprecedensowa. Przypominała tak naprawdę protesty jeszcze z czasów II Rzeczpospolitej. Z czymś takim naprawdę od dziesięcioleci nie mieliśmy do czynienia, żeby tyle osób... Tylko tyle, że krew się nie polała. Mówię, że w drugiej RP jakby nie było manifestacji, której nie polałaby się krew. Tutaj na szczęście tego nie było. Tak, tego nie było. Natomiast chodzi mi o skalę mobilizacji, uczestnictwa, bo to jest takie doświadczenie formacyjne dla młodych ludzi. No, to jest taka lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce. I kiedy wtedy prowadziłem badania, prowadziłem fokusy często właśnie w małych ośrodkach, okazywało się, że na ulicę owszem wychodzą przede wszystkim młode kobiety popierające w coraz większym stopniu lewicę, ale razem z nimi wychodzą również
ich koledzy, czasem partnerzy, młodzi mężczyźni głosujący na Konfederację, ale połączyła ich niechęć do PiS-u i przywiązanie do wolności jako takiej fundamentalnej zasady. I tak należy rozumieć ten podział. Znaczy mamy oprócz tego dominującego konfliktu taką rezerwową polaryzację, która w tym momencie przynajmniej wyznacza taki drugi rezerwowy front, a zarazem pokazuje pewne ważne pokoleniowe różnice w elektoracie. Kierownictwo Konfederacji po tych zmianach, które tam nastąpiły, no jest stosunkowo młode, czego nie można powiedzieć, jeżeli chodzi o kierownictwo na przykład Platformy Obywatelskiej i PiS-u. Czy to ma jakieś znaczenie, czy to nie ma żadnego znaczenia, a znaczenie ma to, co te formacje prezentują i co te formacje oferują? To zależy z jakiego punktu widzenia. Jeśli mówimy ciągle o młodych wyborcach i wyborczyniach, to ma ogromne znaczenie. Chociażby ze względu na kanały komunikacji. Znaczy, im młodsza grupa wiekowa, tym bardziej ta komunikacja musi się odbywać przez media społecznościowe, przez kanały internetowe. W przypadku wyborców i wyborczyń najmłodszych w zasadzie jedynym kanałem dotarcia jest TikTok, tam już nawet YouTube coraz gorzej dociera, więc z tego sobie trzeba zdawać sprawę. No a wiemy, że starsi politycy, starsze polityczki, oczywiście zawsze z jakimiś wyjątkami, no ale trochę gorzej radzą sobie w tych formatach, w tych mediach. Więc jeżeli te partie głównego nurtu, partie dominujące PiS, Platforma chcą sięgać po młodych wyborców, no to muszą otworzyć się na młodych polityków, młode polityczki, ich wprowadzić do pierwszego szeregu i pozwolić im w swój sposób, w swojej dynamice takiej, która jest oparta na autentyczności, prowadzić kampanię, ale pod tym względem na razie Konfederacja i Lewica mają większe szanse. Na zmianę pokoleniową ani w Platformie, ani w PiS-ie przynajmniej na razie się nie zapowiada. Co zatem mogłyby zrobić te partie, zakładając, że chcą, żeby zmobilizować ten młodszy elektorat? Jak patrzę na tę ofertę programową, to odnoszę wrażenie, że PiS tak, mówiąc delikatnie, odpuścił sobie tych młodszych, fokusując się w zasadzie na tej grupie senioralnej, bardzo dużej i bardzo aktywnej społecznie i głosującej, i wszystkie te albo znakomitą większość benefitów, które oferuje i oferował, są właśnie skierowane do tej grupy społecznej. Platforma, przynajmniej w tej sferze werbalnej, stara się kierować również swoją ofertę do młodszych. Co zatem powinna tym młodszym zaproponować i w jaki sposób, żeby oni przede wszystkim ruszyli cztery litery z domu i poszli zapewne w październiku do wyborów? No, Platforma rzeczywiście jest w trochę innej sytuacji niż Prawo i Sprawiedliwość, które, jak pan redaktor powiedział, odpuściło sobie młodych, wiedząc, że nie ma tam czego szukać, ale zarazem ma większe rezerwy, większe zaplecze wśród starszych i, co istotne, no z demograficznego punktu widzenia, takich bardziej licznych roczników. Platforma pewnie będzie próbowała o młodych powalczyć, ale tutaj jest w trudnej sytuacji, bo o ile kwestia praw kobiet i aborcji to jest jeden z tych tematów, który może młodych, zwłaszcza młode kobiety, przyciągnąć do urn wyborczych. To jest temat, na który Platforma bez wątpienia może sobie pozwolić i nie musi się tu wykazywać jakąś nadmierną ostrożnością. No to inny taki temat, którym mogą być postawy antyklerykalne, niechęć do kościoła,
w przypadku tych młodszych pokoleń dużo bardziej zlaicyzowanych, a zarazem mających taki rodzaj urazu, znaczy to są pokolenia, które wychowywały się w kulcie Jana Pawła II, no i w tym wieku ludzie mają no, taką skłonność do tego, żeby negować autorytety, zwłaszcza jak są jeszcze ku temu powody, których jak wiemy nie brakuje, ale tutaj już Platforma nie może sobie pozwolić na tak ostre zagrania, jak może sobie pozwolić Lewica, przynajmniej póki te partie idą osobno i rywalizują o tych samych wyborców. Prawdę powiedziawszy, to dla Platformy i Lewicy mogłoby się okazać dużo wygodniejsze wspólny start wyborczy. No optymalnie to w ogóle w ramach Zjednoczonej Opozycji, ale tak, żeby do mobilizowania młodszych skierować polityków, polityczki Lewicy, a politykom Platformy pozwolić na bardziej stonowane komunikaty adresowane do trochę innej grupy wiekowej. Ale jeżeli pójdą osobno, no to z całą pewnością w walce o młodych te dwie partie się skonfrontują, ale wydaje się, że tutaj Lewica ma większe szanse. Skoro poruszył pan temat wspólnej listy, to jednym z argumentów podawanych przez te mniejsze formacje przeciwko startowi z jednej wspólnej dużej listy opozycji, za wyjątkiem Konfederacji, bo ona jest tak poza nawias trochę wyciągana, jest argument tego typu, że no nie wyobraża sobie nasz elektorat, mówią na przykład ludowcy, że my startujemy na jednej liście z liberalnymi lewicowcami i taki, prawda, mieszkaniec powiatu grójeckiego albo, nie wiem, przemyskiego, jak on ma głosować na przykład na jakiegoś Roberta Biedronia czy kogoś takiego? Czy to jest argument trafny? Czy rzeczywiście taka jedna wspólna lista, biorąc pod uwagę dynamikę kampanii wyborczej i to, że zapewne stałaby się ona obiektem frontalnego ataku Prawa i Sprawiedliwości i te różnice pomiędzy tymi skrzydłami byłyby z całą pewnością wyciągane, czy rzeczywiście dla elektoratu to byłoby absolutnie nie do przyjęcia i byłoby demobilizujące, czy jednak ten strach, powiedzmy, przed PiS-em byłby dominujący i jednak, trudno, zagłosuję na tę jedną listę. Moim zdaniem te obawy są przesadzone. Znaczy, z jednej strony można je zrozumieć, bo one się po prostu odnoszą do poprzedniej kampanii, w której jeszcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego no bardzo mocno PiS rozegrał ten temat i od tamtej pory politycy PSL są przerażeni, nie chcą jednej listy z Lewicą, dlatego SLD zostało wypchnięte z Koalicji Obywatelskiej przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, co z kolei umożliwiło zjednoczenie się Lewicy, ale te obawy są trochę na wyrost. Mówimy o powstaniu bardzo szerokiej koalicji, łączącej wszystkie siły demokratycznej opozycji. Konfederacja sama się postawiła poza tym obozem, no bo trudno ją uznać za partię demokratyczną i za partię głoszącą demokratyczne postulaty. Natomiast wszystkie inne siły, które no, trzymają się zasad demokratycznych, jednoczą się przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, wysyłając do elektoratu sygnał, sytuacja jest bezprecedensowa, to są najważniejsze wybory od 1989 roku, a to jest ten przekaz, w którym opozycja chce iść do wyborów. No to trudno o lepsze potwierdzenie tego komunikatu niż taka szeroka koalicja. No i do tego jeszcze jest
kilka też mocnych, empirycznych argumentów za jedną listą. To jest z jednej strony taki efekt psychologiczny. Wyborcy chętniej, zwłaszcza ci wahający, chętniej popierają partie, które są liderem w sondażach. Zjednoczona opozycja bardzo szybko, od razu, wręcz automatycznie stanie się liderem sondażu, a w tym momencie liderem jest Prawo i Sprawiedliwość. Druga kwestia to jest kwestia tego, że jeśli obóz demokratyczny rywalizuje o tych samych wyborców, nie może przekonywać skutecznie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no to dojdzie do bratobójczej walki, która z kolei skonfliktuje ze sobą partie opozycji. Wiemy na przykład, że no, kobiety mają taką niższą akceptację konfliktu, agresji w polityce, więc ten kluczowy z punktu widzenia opozycji elektorat może być zniechęcony i zostać w domu. No do tego jeszcze mamy sondaże, które pokazują, że większość wyborców opozycji, większość elektoratów każdej partii jest za tym, żeby startować razem, chociaż oczywiście w każdym elektoracie jest też spora grupa zwolenników odrębnego startu. No i wreszcie mamy sondaże pokazujące, że jedna lista w tym momencie jest najskuteczniejsza z punktu widzenia szans wyborczych opozycji. No i w ogóle szanse wyborcze w ostatnich miesiącach maleją, bo z takim trendem mamy do czynienia. Więc na każdy argument przeciwko jednej liście można przedstawić kilka argumentów za jedną listą, natomiast no nie jest powiedziane, że to takie racjonalne i empirycznie testowalne argumenty będą decydować o tym, jaką decyzję podejmą liderzy opozycyjnych partii. Czyli emocje zdecydują. Emocje, ale też kalkulacje. No, trzeba pamiętać, że nie jest w przypadku każdej partii jedynym celem pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. One są też, czy liderzy tych partii są związani różnorakimi zobowiązaniami, na przykład no, chociażby Szymon Hołownia, który wciągnął na swój pokład polityków innych partii, którym może być trudno wrócić na listę. Czy można się spodziewać, że ci, którzy stali się takimi zdrajcami Platformy czy innych partii, z których przeszli do ruchu Hołowni, będą mieli trudności w razie wspólnego startu, więc to są różne kalkulacje. Trudno nawet powiedzieć, czy lider Platformy Donald Tusk naprawdę na serio zaproponował jedną listę, bo on ją proponuje w mediach, ale ze środowisk partii opozycyjnych słychać komunikaty, że do takich serio rozmów partii opozycji nie zostały zaproszone, więc póki co nie wiadomo, czy sama Platforma Obywatelska traktuje tą jedną listę poważnie. Więc to nie tylko to emocje, tak, one będą nabierały znaczenia im głębiej, im bliżej do wyborów, im intensywniejsza będzie kampania, ale to są też takie partykularne interesy poszczególnych partii, frakcji w ramach partii. To trzeba trzeba tak wielopoziomowo spojrzeć. Szanowni Państwo, cały czas możecie wziąć udział w naszej sądzie i odpowiadać na pytanie, w czyje obietnice wyborcze wierzysz bardziej, Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego. Panie profesorze, bardzo dużo mówi się w ostatnich dniach o Konfederacji, której to dość gwałtownie przyrosło poparcie i która to stała się trzecią siłą polityczną. Czy to jest efekt tej zmiany pokoleniowej i odsunięcia na tylne siedzenia, no nie bójmy się tego określenia, skompromitowanych polityków typu Grzegorz
Braun czy Janusz Korwin-Mikke ze swoimi rusofilskimi wypowiedziami. Czy to też jest to, że Konfederacja przestała być właśnie między innymi z tego powodu partią obciachu, a może dlatego, że ma taki liberalny program gospodarczy, że zwróciła się w stronę rolników, w stronę których w ostatnim czasie nikt się nie zwracał. Co jest powodem tego no, fenomenu swego rodzaju? No, wszyscy badacze polityki łamią sobie teraz głowy nad tym, jakie mogą być źródła wzrostu popularności Konfederacji. Pewnie, jak to zwykle bywa, nie ma jednego powodu, jednej przyczyny i wszystkie kwestie, które pan redaktor przed chwilą poruszył, mogły się w jakimś stopniu przyczynić. Na pewno zmiana pokoleniowa, odsunięcie tych liderów skompromitowanych, no nie tylko rusofilskimi, ale też takimi seksistowskimi wypowiedziami skierowanymi przeciwko osobom z niepełnosprawnościami, no i w ogóle takim stylem, który no, zawstydzał nawet część wyborców Konfederacji. Ja ile razy prowadziłem wywiady grupowe z zwolennikami Konfederacji, to pojawiała się właśnie kwestia, siedziały na sali na przykład młode kobiety, które tłumaczyły, że to Konfederacja to nie tylko Korwin-Mikke i że nie należy poważnie tego traktować, że powinno się go już schować. Więc to się wydarzyło, no ale to mogą być również inne kwestie. Razem ze Sławomirem Sierakowskim w raporcie, jakim jeszcze z poprzednich naszych badań opublikowanych pod koniec ubiegłego roku, zapowiadaliśmy, że w Polsce trochę jednak zmienia się stosunek do uchodźców z Ukrainy, uchodźczyń zwłaszcza, bo to jest grupa dominująca. Natomiast zmienia się o tyle, że Polacy obawiają się w coraz większym stopniu, czy w warunkach drożyzny, inflacji, kryzysu ekonomicznego Polskę stać na to, żeby zaoferować wystarczające wsparcie i uchodźcom, i obywatelom Polski. I ten lęk napędza taką zmianę stosunku do uchodźców. A do tej pory Konfederacja jest jedyną partią, która w otwarty sposób głosiła treści antyukraińskie. I to jest też niestety coś, co może napędzać poparcie Konfederacji. Do tego jeszcze no, taka duża umiejętność, skuteczność wykorzystania tych nowych kanałów komunikacji z wyborcami, przede wszystkim TikToka. To są wszystko przyczyny, które mogą tłumaczyć wzrost poparcia dla Konfederacji. Profesor Przemysław Sadura, socjolog polityki, był moim państwa pierwszym gościem w dzisiejszym wieczornym wydaniu. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. My jeszcze się nie bardzo rozłączamy, dziękuję. Pozostajemy. Za chwilę dwoje kolejnych gości. Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona, i Artur Soboń, wiceminister finansów. A państwu przypominam, że cały czas możecie wziąć udział w naszej sądzie i odpowiadać na pytanie, w czyje obietnice wyborcze wierzycie bardziej, Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska. Zapraszam. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległości bytu państwowego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież, święty Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu,
uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski, głosi uchwała Sejmu ustanawiająca rok 2020 rokiem Jana Pawła II, przyjęta zaledwie 4 lata temu niemal jednogłośnie, ponad politycznymi podziałami. Zdaję sobie sprawę z tego, że po długich latach braku pełnej suwerenności państwowej i autentycznego życia publicznego nie jest rzeczą łatwą tworzenie nowego demokratycznego ładu i porządku instytucjonalnego. Chcę powiedzieć, że to, co się tutaj wyprawia, to jest skandal. Kolejny raz zajmujecie się Polską, bo nie uznaje zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, która nie istnieje w ogóle w traktatach. Co więcej, większość państw Unii Europejskiej wypowiedziała się w tej sprawie dokładnie tak samo jak Polska. I wystarczy tutaj wymienić Niemcy, Francję, Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Węgry, Włochy, Rumunię i inne państwa, ale wy atakujecie tylko Polskę. Polaków, którzy są tak obciążeni przyjmowaniem milionów uchodźców z Ukrainy i inflacją, bo są najbliżej wojny. Inflacją zresztą spowodowaną przez waszą nieodpowiedzialną politykę apismentu wobec Putina i stawiania na gaz, który wam Putin zakręcił i wszyscy mamy tego skutki. A wy Polsce blokujecie środki, bo nie stosuje zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, której sami nie stosujecie. Naliczacie kary za to, że nie zlikwidowaliśmy Turowa, bez którego zabrakłoby energii w Polsce, czy kary za izbę, która już dawno jest zlikwidowana. Do tego używacie tych ojkofobicznych pseudoekspertów z wolnych sądów, które prowadzi, uwaga, kandydat Platformy Obywatelskiej w ostatnich wyborach, kandydat z EPP. I teraz to stowarzyszenie udaje ekspertów, wasz polityczny kandydat. Że to wstyd jest. Hubert Biskupski, raz jeszcze witam państwa w drugiej części naszej popołudniowej debaty. Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona, Artur Soboń, wiceminister finansów i poseł PiS. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Państwu przypominam o sądzie, w której możecie wziąć udział, w czyjej obietnicy wierzycie bardziej, Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska, i zachęcam do zadawania pytań naszym gościom, których przynajmniej z część odczytam pod koniec naszej rozmowy. Szanowni państwo, pani poseł, czy gospodarka zdominuje tegoroczną kampanię wyborczą? Czy to będą jednak tematy typu Robale albo Jan Paweł II? Na pewno drożyzna zdominuje kampanię wyborczą. To też widać w badaniach. Dobrze widzimy nie tylko w badaniach, ale w sklepach i w portfelach, że inflacja pustoszy kieszenie Polaków, że raty kredytów są coraz wyższe. Że jeżeli ktoś miał jakiekolwiek oszczędności, to one już stopniały. Ten boom inwestycyjny na mieszkania kupowane za gotówkę w zeszłym roku świadczył o tym, że Polacy starają się na gwałt te oszczędności ulokować w nieruchomościach. No ale według badań połowa Polaków ma majątek ujemny, czyli oszczędności nie ma. De facto spłaca raty kredytów i dla nich inflacja jest szczególnie dotkliwa. Oczywiście, tak jak mówi pan redaktor, te tematy takie, które wzmacniają polaryzację, które dzielą nas na dwa obozy, które wzmacniają tę wojnę polsko-polską prowadzoną i podsycaną niestety głównie przez Prawo i Sprawiedliwość, one będą się w tej kampanii pojawiać i widać już po materiale, który oglądaliśmy przed chwilą, że były takie próby zapisania na przykład Jana Pawła II do którejś z partii i upolitycznienia tego, zrobienia z tego kolejnego sporu. To jest niedobrze. Polacy też nie zareagowali na to dobrze. Nie wiem, może państwo mają jakieś badania, ale takie rzeczy właśnie, takie zarzuty na przykład jak to, że zabierze się nam kotleta, że będziemy musieli jeść same robaki, takie zdjęcia, towarzyszą temu zdjęcia posłów PiSu czy Solidarnej Polski, którzy jedzą steka za 100 zł za jedno danie. No to na Polakach nie robi dobrego wrażenia. Ja wierzę w racjonalność, wierzę w to, że Polacy już stęsknili się za takimi merytorycznymi argumentami i słucham z uwagą tego, co pojawia się w przestrzeni. No, opozycja formułuje bardzo
ciekawe postulaty, ale o tym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać w tym programie. Panie ministrze, gospodarka czy robale? Jest i tak, to znaczy pewnie dzisiaj nie rozstrzygniemy, co... Czyli będziecie wrzucać tych robali od czasu do czasu panie troszkę. Redaktorze, no ja zostałem suspendowany z Kościoła katolickiego przez Donalda Tuska całkiem niedawno, który powiedział, że jeśli ktokolwiek głosuje na PiS czy Konfederację, to jest, wyklucza się go ze wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego, no to jest... Minister Moskwa wyklucza ze wspólnoty narodowej. No tak, ale język... No, ale nie będę... no tak było, że tutaj się tego połączyć nie da, tak mówił przewodniczący Tusk, więc no, jak się nie da połączyć, to nie ma wyjścia, gdzieś się jest wykluczonym. No, ale mówi pan minister o tym haśle, kto w Boga wie, że ten napis nie głosuje, bo no, tam wcześniej padło, zdaje się. Zdaje się, że pan przewodniczący Tusk rzeczywiście tak powiedział, że tego się nie da połączyć w Sosnowcu podczas kampusu, że nie da się głosować na PiS i jednocześnie być, prawda, w Kościele katolickim. A to nie był zwrot retoryczny bardziej? No nie wiem, czy retoryczny brzmiało jak suspendowanie z Kościoła. W każdym razie nie wiem, na ile oczywiście przewodniczący Tusk ma tego świadomość, ale rzeczywiście no, jego język dzisiaj jest językiem takiej mobilizacji własnego elektoratu, ale brzmi nie jak rozmowa o gospodarce, tylko właśnie jak mobilizowanie różnych emocji i trochę takiego, bym powiedział, hejtera dzisiaj w polityce. Nie wiem, czemu ma to służyć finalnie i czy rzeczywiście jest tak, że Donald Tusk ma tylko tam, prawda, przetrzeć szlaki. Na koniec będzie jakaś finałowa rozgrywka, która nam pokaże bardziej pokojowe oblicze dzisiaj opozycji. Natomiast no, mamy niezwykle agresywną kampanię po stronie lidera, w szczególności Platformy Obywatelskiej. I to jest fakt. Znaczy, tak dzisiaj to wygląda. Natomiast co Polacy czują, tego nie wiem, bo te emocje pewnie są różne. Polacy dzisiaj w dużym stopniu patrzą oczywiście na to, o czym mówiła pani poseł, czyli na to, jakim się żyje. I patrzą na to, w jaki sposób rząd na tą ekstremalnie trudną sytuację, która ma miejsce w ostatnim czasie, czyli zderzanie się ze zjawiskami, których nie mieliśmy w gospodarstwie i w państwie nigdy. To znaczy nigdy nie zderzyliśmy się z takimi zjawiskami jak epidemia czy wojna, taka wprost agresja militarna za granicą, zakręcanie kurka z gazem, budowa muru na granicy itd., itd. Więc to są rzeczy, które targają polską gospodarkę, tylko też trzeba uczciwie powiedzieć, że targają nią płytko i krótkotrwale, bo te szoki zewnętrzne dla polskiej gospodarki są szokami, które zderzają się ze zdrowymi fundamentami gospodarki. Ona szybko odbija, tak jak odbija po COVID-zie, tak odbije w roku przyszłym, już będziemy mieli solidny wzrost gospodarczy. Także te czynniki dezinflacyjne no, sprawią, że ten temat inflacji w drugiej połowie roku, wbrew temu, co tutaj pani poseł powiedziała, moim zdaniem będzie już dużo mniej znaczący także z punktu widzenia debaty publicznej, bo realnie oczywiście te ceny nie będą rosły tak szybko, jak rosły od końca roku 2021 do tych, powiedzmy, tego pierwszego kwartału tego roku. Więc wydaje mi się, że to będzie jakiś balans, jak to zwykle. Będą i takie tematy, bo z punktu widzenia debaty publicznej, ale także z punktu widzenia wspólnoty narodowej i z punktu widzenia państwa, jest rzeczywiście tak, że o jego sile i znaczeniu decyduje oczywiście jego bezpieczeństwo, nie wiem, militarne, jego pozycja gospodarcza, ale równie bardzo i też to rozpala emocje, jego tożsamość, jego kultura, jego wspólne odwoływanie się do tych emocji, które kształtowały społeczeństwo i naród w Polsce. Niewątpliwie taką emocją jest pontyfikat Jana Pawła II, który jest, no, bym powiedział, czymś fundamentalnie wspólnym dla Polaków, bo nie tylko chodzi o Ojca Świętego, który był Polakiem, ale także Ojca Świętego, który dał Polsce wolność w największym stopniu pewnie ze wszystkich Polaków, których jesteśmy w stanie jakoś z imienia i z nazwiska wymienić. Pani poseł się z tym zgodzi, że z upływem czasu, tak jak mówi pan minister, tak jak mówi prezes Banku Centralnego, ta inflacja będzie malała, mamy za sobą ten pik inflacyjny 18,4% i tematy finansowe, to co w tej chwili nas, szczególnie przed świętami, bo to jest w okresie przedświątecznym niezwykle
bolesne dotyka, zejdą na plan drugi, a wejdą te tematy, które polaryzują, które wzbudzają potężne emocje. Znaczy, czy mamy za sobą pik inflacyjny, to my się dopiero dowiemy tak naprawdę. Ja też nie jestem wróżką, żeby to prognozować. Niestety stan finansów państwa nie jest najlepszy, to delikatnie powiedziane. Zadłużenie pozabudżetowe 420 miliardów złotych, to jest fakt po prostu. No, dług już liczymy w bilionem, tak? To jest... PKB mamy ponad 3 biliony, w związku z powyższym, jeśli byśmy uczciwie spojrzeli, bo zawsze trzeba porównywać jabłko do jabłek, czyli panie dług w relacji do PKB, ale całego sektora. A ja bym... Może to on jest dzisiaj 50% i przez wszystkie te nasze lata rządów, pomimo tej trudnej sytuacji, on każdego roku odrobinkę spadał. Natomiast za czasów rządów Platformy Obywatelskiej dług publiczny każdego roku, mówię o całego sektora, nie tylko budżetu państwa, urósł o 7,5 punkta procentowego. W relacji do PKB, no bo tak nie należy mierzyć dług. Nie było takiego zadłużenia pozabudżetowego. Ja mówię o całym sektorze. W całym sektorze GG. Dobrze, ja mówię o tym, że jabłka do jabłek. A właśnie, no być może powinniśmy w ogóle nie mierzyć tego w złotówkach, tylko w pomidorach, bo wy bardzo często lubicie się posługiwać takimi wymiernymi kwotami, jak na przykład wzrost płacy minimalnej, tak? Pokazujecie na kwotach, że coś, że jakieś transfery na przykład socjalne są o pewnej kwocie, natomiast inflacja tak naprawdę dotyka najbiedniejszych i to ona sprawia, że w tej chwili te 500+, no, warte jest 300 z kawałkiem. Także ludzie to odczuwają, ludzie to widzą. Ja nie dam głowy, że inflacja zahamuje. Chyba nikt z nas tak naprawdę nie może o tym prognozować. PiS niestety nie potrafi poradzić sobie z inflacją. Polityka, która jest w tej chwili prowadzona, takiego jakby pośpiesznego napychania sobie kieszeni, dlatego że Zjednoczona Prawica już wie, że wybory przegra i te wszystkie afery, które widzimy, i Villa Plus, tak, i kolosalne premie w ministerstwach, na przykład za Polski Ład w Ministerstwie Finansów, kierownictwo przyznało sobie w tamtym roku 15 milionów złotych. Te wszystkie afery dotyczące różnego rodzaju instytutów, to są tematy, które poruszają opinię publiczną. Owszem, tak jak mówił pan profesor Sedura w poprzedniej części, to nie będzie o odbieraniu sobie kawałków elektoratów, mówię o kampanii, tylko kampania będzie bardziej o mobilizacji lub demobilizacji. I próba jakby grania takimi tematami jak robaki jest wyraźnie taką próbą zdemobilizowania elektoratu opozycji. Ale pojawił się trzeci gracz, czyli Konfederacja. To jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem wkrótce pojawią się postulaty zarówno ze strony PiS-u, jak i ze strony opozycji, które będą skierowane i konkurencyjne wobec rosnącej w tej chwili Konfederacji. Nawet zastanawiałam się, jakie to mogłyby być postulaty, więc panie ministrze, może pan wymyśli jakiś taki postulat. No z waszej strony o na przykład takie uderzenie w nutę narodową, że na przykład Muzeum Żołnierzy Wyklętych albo coś takiego, tak? Moglibyście obiecać swojemu elektoratowi. Mówię na przykład o tym, tak? Lewica, jeżeli chodzi o wątek wolnościowy, ma dosyć szerokie pole, na przykład, nie wiem, no, choćby legalizacja marihuany, czyli ten lewicowy postulat, który się pojawiał od wielu lat, mógłby Konfederacji kawałek odebrać. Jest już program. Marihuana dla żołnierzy w tej chwili... Śmiały program. Jeżeli chodzi śmiały o program. Liberał, nie wiem, czy się przyje, ale może wywołać pewne emocje. Mówiąc poważnie, jeśli chodzi na przykład o ugrupowania liberalne, to tutaj likwidacja tych obciążeń, przynajmniej częściowa likwidacja tych obciążeń, które dotykają polskich przedsiębiorców przez Polski Ład, na przykład limit składki zdrowotnej, mogłyby być takimi rozsądnymi postulatami, które Konfederacji jednak troszkę zabiorą. No, zobaczymy, jak to będzie szło, ale moim zdaniem kampania zmieni się właśnie przez to, że Konfederacja zyskuje i przynajmniej w tym krótkim okresie, jak będzie poważnym zagrożeniem zarówno dla strony PiS-u, jak i dla strony opozycji, pojawią się wkrótce postulaty, które będą kierowane i będą kierowane do elektoratu Konfederacji. Tak do końca nie wiemy, jak wygląda przepływ
tych elektoratów, mówię o Konfederacji, to jest dla was... Wszystko popsuło się w Polsce 2050, jak pani poseł odeszła i wtedy rzeczywiście Konfederacja kosztem Polski 2050 zaczęła zyskiwać. Natomiast ja myślę, że trochę inaczej Polacy jednak będą patrzeć. To znaczy na koniec dnia... Ale nie puszczacie, znaczy nie wy w sensie PiS, ale Zjednoczona Prawica i ten wasz mniejszy koalicjant, czyli Solidarna Polska, no ewidentnie puszczają oko do tego samego elektoratu, co Konfederacja. Znaczy, trochę wchodzą w buty Konfederacji. Zabawy z bronią. Znaczy, no, to teraz do tego się odniosę. Natomiast myślę, że jednak to by było za proste, nie? Gdyby powiedzieć tak, że Polacy tam, tak jak pani poseł by chciała, dopiszą sobie tam do listy grzechów PiSu w ogóle całą tą sytuację geopolityczną dzisiaj w Europie i konsekwencje przede wszystkim dla części. Dla części. No tak, właśnie chciałem powiedzieć, że chcielibyście tak zrobić. No, w tej części Europy to kredyty nie są tanie i nie będą tanie w najbliższym czasie. Mieliśmy rzeczywiście długie lata zerowego kosztu pieniądza i taniego pieniądza, tak pewnie w najbliższym czasie nie będzie. Ale to jakby odkładam. Znaczy to jest prosty zabieg, jeśli uważacie, że Polacy nie mają telewizorów, internetu i tak dalej, nie są w stanie tych informacji weryfikować i patrzeć, jak sytuacja wygląda w innych państwach, no to oczywiście opozycja się myli i tak nie jest. Polacy widzą, porównują, patrzą i oceniają rządzących w tej konkretnej sytuacji. Mieliśmy rzeczywiście okres, w którym mieliśmy prosperity dla polskiej gospodarki. Zresztą w ogóle nawet te ostatnie lata, mimo tych wszystkich zderzeń, te ostatnie 4 lata, to polska gospodarka jest poza Irlandią najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej. Ale patrzył też, jak polski rząd, jak władze radzą sobie w czasie kryzysu. Jakie mechanizmy w sytuacji, w której mamy inflację, w której mamy na przykład rosnące koszty kredytów hipotecznych, rosnące koszty energii, gazu i tak dalej. Jakie mechanizmy stosuje rząd i jak sobie radzi w tej sytuacji? Jak sobie radzi z dostawami nośników ciepła na zimę? Jak sobie radzi z zamrożeniem rosnących cen gazu czy prądu, z dywersyfikacją źródeł dostaw, jak sobie, czyli z bezpieczeństwem energetycznym, jak sobie radzi z pomocą na przykład właśnie dla właścicieli kredytów hipotecznych. Z dywersyfikacją to nie radzi jak, sobie, z tą pomocą też nie. No okej, tak, tu oczywiście pani poseł będzie próbowała w ten sposób to przedstawiać, ale to Polacy ocenią, czy rząd podejmował adekwatne do sytuacji działania i jaka była skala tych działań. No same tarcze antyinflacyjne to jest 40 miliardów złotych. To są dziesiątki miliardów złotych na kolejne projekty wsparcia dla Polaków w tym trudnym czasie. I wydaje mi się, że to jest dzisiaj najważniejsze. Nie taka prosta ideologiczna dyskusja, tylko to nie tylko, czy jesteśmy wiarygodni w tych zapewnieniach, bo tutaj oczywiście wiarygodnością bijemy o stokroć opozycja, w szczególności przewodniczącego Tuska, ale bardziej jak reagujemy w tych nadzwyczajnych sytuacjach, stosując nadzwyczajne środki i czy one są realizowane w sposób właściwy. Natomiast co do Konfederacji, to w... Ale wy się cieszycie, czy wy się boicie jako PiS? W niespokojnych czasach tego wzrostu notowań. Czy patrzycie na nich jako przyszłego koalicjanta? Że na to pojawi się odpowiedź, tak? Znaczy, jakby trudno byłoby mi sobie wyobrazić, że po okresie pandemii, w okresie dzisiaj sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, no nie pojawią się odpowiedzi ze strony ugrupowania, które przedstawi tą odpowiedź inaczej. Cały problem z Konfederacją polega nie na tym, czy my tam zyskujemy, tracimy, czy się boimy, czy się nie boimy, czy będziemy współpracować, czy nie będziemy współpracować, tylko z tym, że to trochę tutaj pani poseł trafnie powiedziała, że no, można powiedzieć, że cała siła dzisiaj Konfederacji polega na połączeniu wzajemnie wykluczających się przekonań i poglądów. To znaczy, gdyby Konfederację dzisiaj postawić jako obóz, który jest we władzy wykonawczej, no to pokazałoby, jak daleko idące różnice oni są pomiędzy, głosowania, panie ministrze, poszczególnymi. Znam taki jeden rząd, którego ministrowie potrafią być w opozycji do swojego premiera. Tak. Szczerze powiedziawszy, ja zrozumiałem tą złośliwość, ale życzyłbym każdemu rządowi
tak zgodnej współpracy jak nasza ze środowiskiem Solidarnej Polski, z ministrem Zbigniewem Ziobro. Ja nie mówię, wymieniłem tego nazwiska. Nie mówię, że jest idealnie, ale naprawdę, jeśli mówimy o tam współpracy różnych środowisk politycznych, to jest to pewnie przez te ostatnie 7 lat najzgodniej współpracująca koalicja ze wszystkich tych, które mieliśmy po 90 roku. Więc jakby eskalowane są oczywiście przez naszego mniejszego partnera niektóre sytuacje po to, aby jakoś się wyróżnić na scenie politycznej, ale uczciwie mówiąc, ta współpraca jest naprawdę całkiem zgodna i pewnie lepiej z punktu widzenia państwa, także z punktu widzenia tych przedsiębiorców, o których tutaj mówi pani poseł, byłoby, jakby rząd był bardziej monolityczny, tak to nazwijmy, i udałoby nam się kontynuować rządy własną większością własnego klubu w kolejnej kadencji, niż gdyby to był rząd koalicyjny, a już zupełnie lepiej, jakby to był rząd, jakby to nie był rząd tak egzotycznej koalicji, jeszcze, jaką dzisiaj proponuje opozycja. Jedno pytanie do pana. Proszę. Znaczy, ja wierzę głęboko, że te wybory wygra opozycja. Mam nadzieję, że będzie jedna lista opozycji. Cały czas w to głęboko wierzę. Ale gdyby był jednak, ziścił się jednak ten czarny sen, to czy wy jako PiS wejdziecie w koalicję z Konfederacją? No, jakby sposób zadania pytania i te liczne, jakby to młodzi ludzie powiedzieli, disclaimery, uniemożliwia mi oczywiście odpowiedź na to pytanie, bo ja po pierwsze nie widzę tego tak czarno jak pani poseł i nie chciałbym, abyśmy w ogóle w tego typu narracje wchodzili, bo my dzisiaj... Ale tak czy nie? Bo my dzisiaj jesteśmy oczywiście w sytuacji, w której chcemy te wybory wygrać tak, jak to zrobiliśmy w roku 2019. I to jest nasz cel. Sondaże nam na razie przynajmniej nie dają wam sondaże nie dają nam gwarancji, ale sondaże nie odbierają nam również na to nadziei. Będziemy na to solidnie pracować. Szanowni państwo, pierwsze pytanie z naszego czatu do obojga państwa. Czy to będzie kampania, czy to będzie rzeźnia? Dobre pytanie. Ale się nie ma co śmiać tak naprawdę. Panie redaktorze, tak poważnie, patrząc na to, co stało się po śmierci Mikołaja Filiksa, można się spodziewać najgorszego. To znaczy to, że media publiczne zamienione w media, w propagandę rządową tak naprawdę nie mają żadnych hamulców i nawet osoby ze Zjednoczonej Prawicy, no w kuluarach oczywiście, ale jakby są zgorszone tym, co się stało, to myślę, że możemy mieć taką kampanię hejtu i to nie ze strony Donalda Tuska, tylko ze strony właśnie obozu PiS-u, Solidarnej Polski czy Republikanów, że na bardzo długo to społeczeństwo pęknie. To znaczy, że my będziemy mieli takie rowy prowadzone, takie doły prowadzone przez polskie stoły, takie pęknięcia, których się nie da przez lata zasypać. I to jest winą polityków w tej chwili, że polityków obozu rządzącego, że nie zwracają na to uwagi, że Polacy jednak są jednym narodem, że my powinniśmy żyć razem i zgodnie, że mamy rodziny, w których możemy mieć różne poglądy polityczne, ale to, że z wyborców robi się wyznawców którejś partii i że stawia się ich w takim szantażu moralnym, że jeżeli na przykład, nie wiem, no, głosujesz na opozycję, to nie jesteś w zgodzie z Janem Pawłem II, co jest absolutnie fałszywym wyborem, to będziemy mieli społeczeństwo głęboko podzielone i poniesiemy tego głębokie konsekwencje, bo na tym właśnie będą budować się ugrupowania skrajne. I ten przyrost Konfederacji, tutaj pan minister powiedział przez chwilę, że no, odeszłam od Szymona Hołowni, ale to nie moje odejście, to połączenie z PSL-em było tym faktem, które część elektoratu antysystemowego mogło przenieść rzeczywiście na Konfederację. Takie są w tej chwili komentarze. Natomiast kto zbudował Konfederację tak naprawdę? No wy zbudowaliście Konfederację. To znaczy wy zbudowaliście tę grupę osób, które są najbardziej obciążone. Ja bym to nazwała
buntem rzemieślników, tak? To znaczy, bo to są, ta grupa to są głównie mężczyźni, 18-39 lat, ze średnim wykształceniem, ciężko pracujący, dobrze zarabiający, którzy w tej chwili ponoszą wszystkie koszty i wszystkie konsekwencje tego, co nazywamy Polskim Ładem i bezładem rządów PiS-u, i one utrzymują, oni utrzymują to społeczeństwo. Więc rozumiem, że ta grupa przestała wierzyć władzy i skierowała się w poszukiwaniu jakiegokolwiek ugrupowania, które no, mówi do nich ich językiem, czasami aż nawet zbyt prostym, tak? Bo mówi, no nie będzie podatków, no przy okazji tam nie będzie aborcji, Unii Europejskiej, nie będzie też Żydów, gejów, no, ale generalnie chodzi o te podatki, czyli generalnie Konfederacja próbuje się chować za postulatami stricte gospodarczymi, podczas kiedy niesie ze sobą niestety obciążenie prorosyjskie, bardzo niebezpieczne tendencje do wyprowadzenia Polski z Europy. I to, że pan minister nie potrafi odpowiedzieć na to, znaczy jasno tak lub nie, na to, czy wy zamierzacie przy ewentualnych wygranych wyborach, oby nie, dla strony konserwatywnej, czy zamierzacie wejść w sojusz z Konfederacją, no to jest świadectwo tego, że zmierzamy do po prostu polexitu, tak, że te dwa ugrupowania, czyli PiS, w którym już część, czyli Solidarna Polska, jest antyunijna, plus do tego Konfederacja, będą nas wyprowadzały z Unii Europejskiej. A to jest perspektywa, która jest dla nas tragedią po prostu, tak? Bo już w tej chwili mamy przez działania i przez kłótnie tak naprawdę wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, przez te reformy, czy deformy właściwie sądów i wymiaru sprawiedliwości, kompletnie zablokowane pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, a co więcej, w tej chwili blokują nam się nowe, znaczy nie nowe, właściwie te pieniądze, które zawsze były, te pieniądze unijne z Funduszu Spójności, które są o wiele większe i nie są pieniędzmi ekstra, tak jak KPO, tylko są takimi pieniędzmi, które po prostu pieniędzmi unijnymi, które budowały dobrobyt Polski przez ostatnie lata. Nie wiem, chodnik w Poświęcie, szkołę w Tomaszowie, drogę w Łodzi, tak? To są te pieniądze, których prawdopodobnie nie dostaniemy przez PiS. I w tym momencie, kiedy już widać, że z Unią są, no, wy macie poważny kłopot z tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, chociaż deklaratywnie mówicie, że to wspaniale i że Unia jest okej, w pewnym momencie może się okazać, że po prostu po wyborach zawrzecie sojusz z Konfederacją i z tej Unii nas wyprowadzicie. Panie ministrze, rzeźnia czy kampania? Kilka rzeczy jednak tutaj trzeba sprostować. Nie wiem tego, muszę też, jeśli można, zadać pani poseł pytanie, bo pani poseł jest posłem z którego okręgu? Ja jestem z Łodzi. No to akurat Łódź jest tutaj rzeczywiście tak teraz... Poszkodowana. Nie, jest blisko Warszawy, jest dużym miastem, ale naprawdę tego rodzaju postawienie mediów publicznych jako nie miejsca, w którym jest tworzona przestrzeń do obecności i budowy i lokalnych wspólnot, i wspólnoty narodowej, tylko jako czegoś, co byście chcieli uczynić z mediów publicznych, czyli jakąś formułę mediów rządowych, jest to skrajnie nieuczciwe. Znaczy Polacy bez mediów publicznych, przy samym szacunku na przykład dla redakcji, w której się znajdujemy, nie byliby obecni przy wszystkich tych wydarzeniach, które kształtują wspólnotę i tą lokalną, i tą w postaci państwa, bo tam są właśnie media publiczne, tam jest telewizja publiczna, tam jest radio publiczne. Na tym kształtowanie tej misji, którą budują media publiczne, budując tożsamość, tworząc te kanały tematyczne, takie jak TVP Historia, TVP Kultura, będąc samemu kreatorem tych wydarzeń, które kształtują, no, jest również miejscem przestrzeni debaty publicznej, niezależnie od tego, co państwo o tym sądzą, to jest to również część misji mediów publicznych, zresztą zapisana
precyzyjnie w ustawie. I pisanie, że Platforma tak to, Obywatelska na tak pasku to, jest winna tak śmierci to, tak to, ofiary pedofila, no, to jest... Nie chcę, ja w ogóle nie chcę się do tego odnosić, ale tylko zwracam uwagę na ten sposób kształtowania debaty publicznej, który pani poseł zaproponowała, no, który tworzy taką nieuczciwą dychotomię i stawia media publiczne i ludzi pracujących w mediach publicznych, no, jako osoby, które już nie chcę tego mówić, co pani poseł tutaj trochę tam i tak się, powiedzmy, na osobowość, ale hamuje, ale tam niektórzy pani koleżanki i koledzy się nie hamują i mówią, że mają krew na rękach, więc jakby to jest coś, czego ja nie akceptuję w ogóle i zamykam ten wątek. Czy tak będzie? No w jakim stopniu tak będzie? No bo tak jest wygodnie dzisiaj opozycja, aby tego rodzaju, w cudzysłowie, rzeźnia miała miejsce, no ale, ale to jest jakby coś, w co ja nie wchodzę. Natomiast druga rzecz, o której pani poseł powiedziała, no, czyli te różne takie insynuacje, niedomówienia, wskazywania na... No, tak się nie dzieje. To znaczy my mamy dzisiaj sytuację, w której już tam miliard, zdaje się 200 milionów euro z zaliczkowych środków z polityki spójności z nowej perspektywy wpłynęło do polskiego budżetu, czyli tam blisko 5 miliardów złotych. Ponad 2 miliardy złotych potrącono na kary za... No dobrze, pani poseł. Izbę dyscyplinarną. A ja mówię o nowej perspektywie, tam potrącono nam ze starej. Tej, która zdaniem pani jest zagrożona. I poszczególne regiony, przecież to też w programach krajowych. Ja w poniedziałek miałem przyjemność być u siebie w Lublinie, gdzie marszałek województwa lubelskiego ogłosił już 11 naborów w pierwszym kwartale na ponad miliard złotych środków i dla samorządów, i dla przedsiębiorców, i dla organizacji pozarządowych w ramach nowego regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego. I te środki będą szły i będą oczywiście służyły budowie potencjału polskiej gospodarki. One szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego i spadku konsumpcji mają duże znaczenie, bo oczywiście dzisiaj walczymy o każdy tam kawałek procenta polskiego PKB w roku 2023 i środki w postaci inwestycji są czymś tutaj absolutnie kluczowym i uruchamianie dzisiaj szybko środków z polityki spójności ma swoje znaczenie, stąd też pomimo tego, że nie ma oczywiście dzisiaj pierwszych środków z KPO, uruchamiamy środki poprzez PFR, tak aby też nie tracić czasu w wykorzystaniu środków z funduszu odbudowy, więc nie tylko nie ma mowy oczywiście o żadnym wyjściu z Unii Europejskiej, ale też jakby moim zdaniem pani poseł, naprawdę, znaczy ja uważam, że w ten sposób nie przekonacie Polaków. Po pierwsze, próbujecie rzeczywiście straszyć tym, że nie będzie pieniędzy, że wyjdziemy z Unii Europejskiej i tak dalej, co jest, powiedzmy, średnio wiarygodne, ale też moim zdaniem jest tak, że ci wszyscy Polacy dzisiaj, którzy cenią sobie obecność Polski w Unii Europejskiej, wiedzą już i myślę, że po tym, co się stało na Ukrainie, nie mają żadnej wątpliwości, patrząc na przykład na naszego największego sąsiada w Unii Europejskiej, czyli Niemcy, jak się prowadzi egoistyczną politykę interesów narodowych. No, tak mówiąc zupełnie wprost, i nie ma już powrotu dzisiaj do tej polityki Tusk-Sikorski, w której cała agenda polskiej polityki zagranicznej była całkowicie podporządkowana agendzie niemieckiej i Polska de facto abdykowała z prowadzenia w ogóle własnej polityki w ramach Unii Europejskiej. Jeśli oczywiście czasem są kary, czasem są spory, czasem są wyroki TSUE, które są dla nas niekorzystne, natomiast na koniec dnia państwa prowadzą po prostu własną politykę. O jednym, no ja nie chcę pani przypominać, kim przypominać przyjaciół partii Nord Stream, której, prawda, szefem był pan Tusk. No, bardzo przepraszam. No, na tym polega IPP dzisiaj w Unii Europejskiej. No, lubicie taką nieuczciwość. No, jeszcze raz powtarzam. Ta metoda insynuacyjek jest czymś, co sobie tam opanowaliście, ale Polacy w to nie wierzą. No dobrze, no to przepraszam, panie ministrze, ale muszę tutaj sprostować. Nasz pan premier
jako wiceprzewodniczący partii, co prawda, ale cały czas jednak premier, spotykał się z osobami, które albo brały pieniądze od Putina, tak jak Marie Le Pen, albo pokazywały się w jednej z frakcji politycznej, z Putinem, której liderem ale był kto my? Ja pan jestem posłanką niezrzeszoną. PSL też. No dobrze, no pani oczywiście w tej chwili jako niezrzeszona nie jest, ale rozumiem, że marzy o wspólnej liście, czyli jednak marzy, żeby tam być. W każdym razie jesteście częścią tej formacji, która to zrobiła, nie która ma takie czy inne przekonania i tam je głosi w bardziej czy mniej mądry sposób, jak niektóre rzeczywiście wypowiedzi części tych polityków, o których pani wspomniała, tylko po prostu zrobiła deal z Putinem, pozbawiając część Europy, w tym Polskę, elementarnych zasad Solidarności, po prostu robiąc interesy i kupując tanio gaz. Drodzy Państwo, rządu, po ostatnim pytaniu. I jeszcze węgiel z Rosji masami do nas sprowadzał. Nigdy nie było takiego dzisiaj importu rosyjskiego węgla, jak przez 7 lat, które rządziliście. O ostatnim pytaniu od naszych widzów. Pytanie do pani poseł. Czy Rafał Trzaskowski powinien zastąpić Donalda Tuska, bo i czy ma większe szanse na stworzenie wspólnej listy opozycji? A czy trzeba wybierać? Ja tak zapytam. Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, ale czy powinien zastąpić, czy nie powinien zastąpić? Ja myślę, że w bardzo ważne miejsce ma Donald Tusk, no bo też widać, że razem z jego powrotem do polskiej polityki naprawdę wróciła nadzieja. To znaczy... Wróciła agresja przede wszystkim. Nie, ale no... Jeśli to jest agresja równa się nadzieja, no to rzeczywiście rzeźnia. Nie, nie, przepraszam. Ja się muszę odnieść do tej agresji i przez chwilę zrobię dygresję. Jest stawiana sprawa jasno. Ci, którzy kradli, ci, którzy nadużywali władzy, ci, którzy oszukiwali Polaków, będą rozliczeni co do jednego i co do grosza. Natomiast będą to robiły sądy, będzie to robiła niezależna prokuratura i nie będzie to robione w logice zemsty, tak jak na przykład wy chcecie zrobić w tej chwili tą komisję weryfikacyjną, która tam ma polować na czarownicę, tylko będzie to oddane wymiarowi sprawiedliwości. I jakby tutaj kropka. Natomiast jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, ja myślę, że on ma jeszcze swoją dużą rolę do odegrania, panie redaktorze. I że być może rzeczywiście, no, trudno mi tutaj mówić za Platformę i Donalda Tuska, być może jeszcze w tej kampanii tę rolę odegra. Nawet spodziewam się, że na 90% tak. Między innymi dlatego, że widać, że Rafał Trzaskowski po pierwsze zgromadził wokół siebie bardzo duże poparcie i ma ogromne zaufanie wśród Polaków. I cały czas w tych sondażach, które pokazują stopień zaufania, jest albo pierwszy, albo jedną z pierwszych osób, które są tam przez Polaków wymieniane. Również warto podkreślić, że w wyborach prezydenckich, pomimo bardzo trudnej sytuacji, tak? Bardzo pomimo zmiany kandydata Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski jednak potrafił zgromadzić wokół siebie te 10 milionów głosów. Więc on na pewno... Mimo, tylko dzięki temu. Nie, nie. Dzięki temu, że mogliście zmienić kandydata, rzeczywiście mogliście nawiązać walkę w wyborach prezydenckich. No, ale to już... Platforma, bo tam kandydata... No, platforma, no na koniec... Panie poseł, czyli tak, ale nie teraz. W lipcu. Myślę, że będzie jeszcze czas na niego. Natomiast bardzo ciekawe wydaje mi się to, co w tej chwili dzieje się na opozycji. Te postulaty, które są i programy, tezy programowe, które są kładzione na stół. Oczywiście boleję nad tym, że nie ma porozumienia między liderami. Mam nadzieję, że będzie wspólna lista, ale już teraz mamy jakieś pozytywne postulaty. To nie jest tak, że tak jak wy próbujecie mówić, że tylko antypis i antypis. Jednak no, widać było po tej trasie Donalda Tuska, że pojawiły się bardzo konkretne postulaty. Kredyt mieszkaniowy 0%, tak, babciowe, ZUS przerzucone, znaczy koszty zwolnienia przerzucone na ZUS dla przedsiębiorców. Dobrze, pani poseł, ostatnie pytanie. Sympatii, pani poseł. Ostatnie pytanie do pana ministra. W to, co teraz mówi, że to są poważne postulaty. Ostatnie pytanie do pana ministra. Zostać tutaj w tej świadomości, bo to będzie mi takiego podnosiło tutaj szacunek do pani poseł. Naprawdę nie są to poważne postulaty. Czytelniczka, a w zasadzie widzka, pyta. Właśnie. Tusk zaproponował babciowe 1500 zł. Czy w związku z powyższym podniesiecie 500+. Jeśli popatrzymy, jedno zdanie tylko tutaj jeszcze polemicznie do pani poseł. No jeśli do tego wam jest Tusk potrzebny dzisiaj,
do tego, żeby tam machać palcem i mówić, że będzie rozliczał i karał. Nic samemu, nie samemu. Wszyscy tak mówią, i Szymon Hołownia, samemu, tak mówi, Włodzimierz Czarzasty, Biedroń. Mając tam, nie wiem, kilkunastu członków swojego gabinetu z zarzutami, to naprawdę to nie jest w ogóle rola dzisiaj żadnego z liderów politycznych. To jest jakby elementarna funkcja państwa, że jeśli ktoś jest nieuczciwy, to po prostu ponosi tego konsekwencje. Panie ministrze, niezależne jest od tego, z jakiej ktokolwiek jest partii politycznej. Albo to przynajmniej jest, obiecacie. Mamy babciowe, to mamy RKO plus 500 plus. Czyli pani minister Maląg to pisała. Czyli dokładnie 1500. Natomiast, ale pytanie jest inne. Pytanie jest o konkurs na drugie pytanie dziecko, jest, pytanie jest, pierwszego dziecka. No to jest zasadnicza różnica. Pytanie jest następujące. Jeśli byłoby, co jest dość prawdopodobne, tak jak było, czyli Platforma z Luką VAT-owską nie robiła nic, jak już coś robiła, to robiła mało. Jezu, nie, skończmy pani z tą polityką poseł, historyczną. Ile można zwalać na tę platformę? Czy ja mogę powiedzieć... Nie, przepraszam, no już, rozumiem, że pani się tutaj teraz poważnie ożywiła. Ale ja odpowiedzialność za państwo. Nie. Pani poseł musi skończyć, chwilkę, posłuchać, to, co chciałem powiedzieć. Skończyć z dzieciństwem, tak? Już nie zwalać na tą poseł, muszę skończyć tą myśl i wtedy pani się odniesie, bo ja oczywiście bardzo chętnie posłucham wówczas. I jakby nie robiąc nic, Komisja Europejska, nie ja, Komisja, mówiła, że luka VAT-owska w roku 2015 to jest 24%. Gdyby ona była taka jak dzisiaj, co jest bardzo prawdopodobne, tak jak powiedziałem, nie mówię, żeby tak było na pewno, ale przyjmijmy, że jest to prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób finansami publicznymi zarządzała Platforma, że byłoby tak dzisiaj. Dzisiaj w budżecie państwa byłoby mniej o dokładnie 50 miliardów złotych. Dzisiaj, w roku 2023. I to jest moja odpowiedź na wiergodność tych wszystkich babciowych Donalda Tuska. I teraz może pani poseł się odnieść. Ale pan minister nie odpowiedział o... Nie planujemy tego oczywiście. Nie pracujemy nad tym. To ja mówiłem o tym wielokrotnie. Nie pracujemy nad waloryzacją programu. Dynamika kampanii nie zmusi was do tego, żeby rozpocząć takie prace? Dynamiką, to dzisiaj ile wydajemy na rodzinę, to jest rekordowa kwota w roku 2023, 87 miliardów złotych. I cały czas rozbudowujemy ofertę tych programów, które... Pan to przelicza na kilogramy pomidorów, tak? Które tak, dla rodziny nie potrafię przeliczyć 87 miliardów na kilogramy pomidorów, a przynajmniej nie potrafiłbym tego zrobić bardzo szybko. Inflacja, ale to jest... To jest ogromny problem, że... Daję, czy o pomidory w kwotowa, marcu, czy o pomidory w sierpniu? Rok do roku jest więcej, no dobra, ale ta inflacja jest tak ogromna, ale że tak naprawdę rok jesteś, do roku jest mniej. Niepoważni jesteście z tymi warzywami na przednówku wiosny, ale no, naprawdę niepowaga jest częścią, można powiedzieć, agendy opozycji. Dietetykiem jest Adam Glapiński, tak? On nam zaleca jeść ogórki, więc rozumiem, że tutaj to jest oficjalna linia. W ogórkach nie ma nic złego, zwłaszcza kiszonych. Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona, Artur Soboń, wiceminister finansów, byli moimi państwa gośćmi. Ja jeszcze jestem państwu winien odpowiedź, jak poszła sonda na nasze pytanie. A pytaliśmy o to, w czyje obietnice wyborcze wierzysz bardziej, Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego. 80% Donald Tusk, 20% Jarosław Kaczyński. Ja państwu dziękuję. Zapraszam jutro na godzinę 18. Program poprowadzi Kamil Szewczyk. Dzięki. A ile osób bierze udział w takiej sądzie?